Witajcie w kolejnym filmiku informacyjnym o Cities: Skylines 2. Dzisiaj porozmawiamy o strefach i budynkach charakterystycznych. No i pierwsza taka rzecz, na którą twórcy zwracają uwagę, to to, jak będziemy mogli zaznaczać te strefy. Czyli takie zwykłe zaznaczenie prostokątne. To już mieliśmy. Kolejny sposób, czyli zaznaczanie takich przyległych tych kwadracików, czyli też coś, co mieliśmy. I tutaj jeszcze takie ciekawe narzędzie, że możemy pojedynczo w każde sobie kliknąć. O, i tutaj mamy ciekawe rzeczy, tak? Zobaczymy, jak wygląda menu startowe tej gry. Możemy kontynuować poprzednią grę, to już było, nowa gra, wiadomo, musi być. Możemy wczytać grę, mamy edytor, fajnie, są mody, tak, także bardzo, bardzo dobrze. To była ważna rzecz w pierwszej części i fajnie, że z tego nie zrezygnowali. Chociaż jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo tutaj nie mamy jakiegoś warsztatu Steam, przynajmniej nie ma tutaj żadnej takiej ikonki, tylko Paradox Mods, więc kto wie, jak oni to zrobią. Może jakaś własna przeglądarka modów, żeby na Epiku się dało, na Steamie, może nawet na konsolach. Kto wie, no to by było fajne. Dalej, mamy jeszcze opcje, napisy, wyjście. Ok, także idźmy dalej. Mamy tutaj pokazane, jak będzie wyglądało tworzenie nowej gry, czyli w tym miejscu mapy. No i to są najprawdopodobniej te, które będą dostępne od początku w grze. 12 map. Jakie tutaj mamy jeszcze informacje? Styl mapy, klimat, czyli pewnie na tego typu mapie nie będzie na przykład zimy, śniegu, będzie trzeba wybrać coś innego. Mamy też położenie tej mapy oraz jaka część nadaje się do zabudowy. Dalej, połączenia zewnętrzne oraz ile mamy dostępnych zasobów naturalnych. Tutaj mamy pokazane jeszcze informacje o innych mapkach. O, i tu jeszcze mamy jakieś opcje. Możemy tutaj nazwać nasze miasto, wybrać, w jakim ma być stylu, ustawić, czy ruch ma być lewo czy prawostronny, włączyć albo wyłączyć katastrofy naturalne, czyli co? Będą pewnie od początku, bez żadnego DLC. Bardzo, bardzo fajnie, później odblokuj wszystko i nielimitowane pieniądze. Fajnie, że to dali tutaj, a nie tak jak teraz, że trzeba szukać jakiegoś moda, żeby to włączyć. No i możemy sobie jeszcze ustawić, czy chcemy, żeby gra nam tutaj pomagała. No to przechodzimy teraz do tego, co możemy sobie tutaj zaznaczać. Domki takie jednorodzinne, w stylu amerykańskim, no ale to domyślam się, że dlatego, że mamy tutaj zaznaczony ten styl. Pewnie tak. Dalej, takie domki powiedzmy szeregowe. Okej, dalej. Jakieś takie małe apartamenty, no czyli to będzie większe od domów, ale mniejsze od jakichś wieżowców. Później, co my tutaj mamy, to chyba będzie mieszana strefa, dokładnie. Czyli mamy tutaj sklepy na dole i apartamenty na górze. Bardzo fajnie. Później duże budynki, ale z małymi apartamentami, czyli tutaj idziemy po prostu w ilość. No i w takim razie pewnie to, co mamy na końcu, to są już takie duże budynki. No i tutaj mamy pokazane to, co już mieliśmy, czyli małe domki oraz te największe budynki. No a tutaj mamy nowości, czyli te przyległe budynki, zabudowa szeregowa. Tutaj jakieś takie powiedzmy średniej wielkości apartamenty. To będą duże budynki z dużą ilością mieszkań. No i tutaj też jeszcze coś takiego średniego. O, a tutaj widzimy, jak będzie wyglądała ta strefa mieszana, czyli właśnie apartamenty na górze, a tam jakieś sklepiki na dole. Ze strefami komercyjnymi to już niestety nie jest tak fajnie jak w przypadku stref mieszkalnych. Tutaj mamy do wyboru tylko strefę niską oraz strefę wysoką. Mamy też oczywiście przemysł, no ale tutaj zbyt wielkiego wyboru już nie ma. No i oczywiście strefa biurowa, czyli niskie biura oraz wysokie biura. No a to, co mamy tutaj, to mi się serio podoba. Już nie będzie trzeba stawiać jakichś takich pojedynczych pól, tak jak teraz się to robiło, posiadając to DLC fabryczne, tylko będziemy sobie zaznaczać całą strefę, gdzie chcemy mieć pola. Bardzo mi się to podoba, to jest super. No i mamy jeszcze coś takiego jak budynki charakterystyczne, czyli one będą się nam odblokowywały wraz z postępem i co najważniejsze, będą darmowe. No i też co jest fajne, to to, że to nie będą jakieś takie budynki turystyczne, tylko po prostu to może służyć jako budynek mieszkalny, handlowy, biuro, więc serio bardzo fajna rzecz, bo teraz, no to jak się coś takiego stawiało, to po prostu przyciągało turystów. No i to tyle na dzisiaj. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał po więcej nowości z Cities: Skylines 2. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.